Hejka kochani, dziś zapraszam Was na tanie, efektowne i szybkie dekoracje świąteczne. To zaczynamy. Pierwsza dekoracja bardzo pięknie prezentuje się wieczorami i jak widać wcale nie jest taka trudna. Potrzeba nam tylko do tego szyszki, które nas nic nie kosztują. Ja swoje znalazłam w parku. Następnie jakieś naczynie. Ja akurat kupiłam taką drewnianą skrzynkę za 3 dolary i potrzebujecie jeszcze jakieś lampki. Bardzo ładnie prezentują się tutaj te lampki na tym cieniutkim drucie, z tego względu, że chodzi nam o efekt właśnie niewidocznych lampek, tylko takiego po prostu błysku na tych szyszkach. I nic prostszego, wkładamy nasze lampki i układamy je pomiędzy szyszkami. Nie musicie się przejmować, że drucik teraz widać za dnia, bo dekoracja jest specjalnie przygotowana właśnie na wieczór. A wieczorem, jak widzicie, drucika prawie wcale nie widać i przepięknie się to prezentuje. Kolejną dekoracją będą oto te gałązki. Jak widzicie, do tego celu potrzebne są nam tylko i wyłącznie pompony, które mnie kosztowały całego dolara za całe opakowanie różnych kolorów i gałęzie, które znalazłam akurat u siebie w ogrodzie. No i teraz wybrałam same czerwone pomponiki, bo chciałam właśnie uzyskać taki efekt na przykład jarzębiny oraz innych właśnie gałązek takich świątecznych. No i przykleiłam swoje pompony, które jak wiecie są tak bardzo modne w tym sezonie. Nic później prostszego, związałam tylko gałązki złotym sznurkiem i gotowe. Naprawdę, zajęło mi to 5 minut, a sądzę, że efekt jest całkiem fajny. No i teraz, żeby nasze gałązki były jeszcze bardziej świąteczne, no i żeby nie były takie puste i gołe, to jak widzicie tutaj zrobiłam swoje własne bombki. Jak widzicie potrzebny jest nam złoty sznurek i teraz dekoracje, które chcemy umieścić w naszych przezroczystych bombkach. Bombki kosztowały mnie całe 3 dolary za 4 sztuki, więc naprawdę się bardzo opłacało. No i wszystkie ozdoby, które tutaj dorwałam, możecie albo znaleźć w domu, albo kupić naprawdę za niewielkie pieniądze. I powiem Wam, że kiedy nasypiecie do takiej plastikowej bombki, bo moje bombki są akurat plastikowe, właśnie jakieś dekoracje, a najbardziej drobny brokat i potrząśniecie, tak jak tutaj widzicie, to one całe się oblepiają. Po prostu ten brokat się elektryzuje w tym plastiku i nie potrzebujecie nawet żadnego kleju. Fajny też pomysł, właśnie taka bombka na prezent. Z kolejnej dekoracji jestem bardzo zadowolona i taka dumna, że mi tak to fajnie wyszło. I tak, potrzeba nam do tego deseczkę, którą ja kupiłam właśnie za 3 dolary, a resztę rzeczy miałam akurat w domu, czyli złoty brokat, ołówek, pędzelek i klej. Jak widzicie, wydrukowałam sobie właśnie z neta napis Wesołych Świąt, bo dekoracji z Merry Christmas czy Happy Holiday jest u mnie pełno, a ja chciałam mieć taki polski akcent. Poza tym Wiktoria zaczyna się uczyć i będzie to dla niej świetna lekcja języka polskiego. Następnie przyłożyłam sobie napis i odrysowałam go ołówkiem i następnie zabrałam się za swoją klejową papkę i do tego celu użyłam kleju kropelki. Chodzi o to, żeby ten klej był przezroczysty też po wyschnięciu. Następnie dodałam właśnie drobny złoty brokat, wymieszałam go pędzelkiem i wypełniłam swój napis. I powiem Wam, że jest to świetna sprawa, bo ten brokat jest wtopiony w ten klej, więc po wyschnięciu nic Wam się nie osypuje, brokat zostaje na swoim miejscu, nie osypuje się, więc na taką deskę możecie położyć wszystko. No i właśnie, ja do swojej deski zrobiłam też świeczkę szyszkę. Do tego celu, jak widzicie, potrzebna jest nam szyszka i knot. Ja swój knot akurat wyciągnęłam ze świeczki, którą miałam akurat w domu, ale taki knot też możecie dostać w sklepach typu Pasmanteria, tak jak u mnie, czy na przykład w sklepach z takimi gadżetami do robienia samodzielnych świec. No i jak widzicie, wplotłam ten swój knot w szyszkę, w zwykłą, najzwyklejszą szyszkę. Następnie użyłam takich wosków zapachowych, które akurat miałam w domu i je rozpuściłam. Przepiękny zapach.
zapach od razu ma się w domu i taką szyszkę właśnie polewamy tym rozpuszczonym woskiem. Oczywiście możecie też użyć wosku ze zwykłej świecy i jak widzicie, tak się prezentuje już gotowa świeczko-szyszka. Pięknie pachnie, pięknie się prezentuje i macie naprawdę bardzo ciekawy też pomysł na prezent. Tak się przedstawia moja deska ze świeczką. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje pomysły. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I koniecznie dajcie znać, czy wykorzystacie któryś z moich pomysłów. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki, pa!